ojciec. Poznaj super piątkę jednolitego systemu segregacji odpadów. Pomyśl o surowcu w podziale. Ja ratuję plastik i metale. Tu odkładać papier trzeba. Dzięki temu chronimy drzewa. Szkła, zbieranie, oszczędzać zasoby ma za zadanie. Odpady biodegradowalne to żyzna gleba. A zmieszanych odzyskać się już nie da. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Dowiedz się więcej na nasześmieci.pl. Czyste powietrze to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska jak do domu. Nie pozwól, żeby twój dom zniszczył jej dzieło. Ponad 90% zanieczyszczeń trafiających do atmosfery pochodzi z domów jednorodzinnych. Zadbaj o swój kawałek nieba. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór. Obchodzimy Dzień Ziemi. Dzień, w którym ludzie pamiętają o naturalnej przyrodzie, o ochronie środowiska. Cieszę się, że duże grono młodych ludzi także interesuje się tą tematyką. I chociaż to dorośli głównie decydują o tym, czy człowiek szkodzi środowisku, czy mu pomaga, to jednak wasza wiedza i wasz wysiłek też może pomóc w działaniach służących ochronie naturalnego środowiska. Pamiętajmy, że człowiek jest tylko jednym z elementów całego świata, jednym z istnień mieszkających na Ziemi. Od nas także zależy, jak to środowisko będzie wyglądało za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, tak aby kolejne pokolenia również mogły żyć w otoczeniu niezniszczonej przyrody. Cieszę się, że wy także dostrzegacie potrzebę ochrony środowiska. Warto, aby te działania kontynuować na dużą skalę. Globalne ocieplenie? Przecież to nie może być nasza sprawka. My emitujemy tylko tyle, co stanowi 5% naturalnej emisji. Efekt cieplarniany. Trzeba zniszczyć efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany zagraża naszej planecie. To są dwa przykłady takich bardzo emocjonalnych wrażeń na temat globalnego ocieplenia, które czasem możecie przeczytać w internecie, może usłyszeć gdzieś na ulicy. Ja podczas tego krótkiego wykładu rozprawię się z nimi. Podam też krótki, taki bardzo uproszczony mechanizm globalnego ocieplenia i może trochę niestandardowy sposób porozmawiamy o konsekwencjach właśnie tego globalnego ocieplenia. Na samym początku musimy
Działa? Działa. Na samym początku musimy przypomnieć sobie, czym jest promieniowanie. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne to jest taka cecha ciała, można powiedzieć, które mają ciała wszystkie, które mają temperaturę powyżej zera bezwzględnego. One emitują to promieniowanie elektromagnetyczne. I mogą być to fale krótkie. Wiadomo, fale krótkie niosą bardzo dużo energii. Mogą być to fale długie. One niosą mało energii. Pomiędzy nimi oczywiście jest całe spektrum innych fal i te fale również mogą być wypromieniowane przez ciała. I teraz tak, ciała, które są ciepłe, bardzo ciepłe, gorące, tak jak Słońce, one głównie emitują fale krótkie, promieniowanie krótkofalowe. Natomiast Ziemia, która no nie jest tak ciepła jak Słońce, emituje promieniowanie długofalowe. Teraz musimy w jakiś sposób wytłumaczyć, zobaczyć, czy ten efekt cieplarniany tak naprawdę jest tak bardzo problematyczny dla nas. Żeby o tym można było porozmawiać w taki uproszczony sposób, to musimy tutaj założyć sobie, że nasza planeta jest ciałem doskonale czarnym. Cóż to takiego ciało doskonale czarne? No to jest taki ideał fizyczny, do którego ciężko dążyć, bo nie ma tak naprawdę żadnego takiego obiektu we wszechświecie. I to ciało doskonale czarne to jest takie ciało, które pochłania promieniowanie z całego zakresu fal i też emituje promieniowanie z całego zakresu fal i ta energia, którą emituje, całkowita energia promieniowania jest zależna tylko i wyłącznie od temperatury. I zakładamy właśnie, że Ziemia jest takim ciałem doskonale czarnym. Będziemy liczyć temperaturę emisyjną naszej planety. Temperatura emisyjna to jest taka temperatura ciała doskonale czarnego, którą musi to ciało sobie jakby stworzyć, żeby zrównoważyć strumień energii dopływającej ze Słońca i odpływającej z niej do kosmosu. Dobrze, przeliczmy sobie teraz to. Zobaczmy, ile taka nasza planeta pochłania energii. Pochłania energii tyle, co widać tutaj na tym wzorze. Ja teraz postaram się go troszeczkę opisać. Mamy tutaj S. S to jest stała słoneczna, to jest 1361 watów na metr kwadratowy, czyli ten strumień energii, który dopływa do nas ze Słońca. Oczywiście nasza planeta ma trochę więcej niż metr kwadratowy i tutaj musimy pomnożyć przez powierzchnię, na którą pada to promieniowanie słoneczne. Tutaj przyjmujemy, że jest to pole koła. No dlatego, że to promieniowanie słoneczne tak naprawdę pada cały czas tylko na jedną część naszej planety, nigdy na dwie, nie mamy dwóch Słońc. Dobrze, i tutaj musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że niecałe promieniowanie jakby zostaje pochłonięte, ponieważ część tego promieniowania jest odbita. I tutaj dlatego mamy tą część, która jest w nawiasie, 1 minus A. A to jest tak zwane albedo. W naszym przypadku albedo, czyli ten stopień jakby odbicia promieniowania, wynosi 30%, więc tam pod A podstawimy sobie 0,3. Gdyby nasza planeta pochłaniała wszystko, tutaj wystarczyłaby tylko sama jedynka. Dobrze, zobaczmy teraz, ile jest w stanie emitować energii. Emituje tyle, ile ma powierzchni ta kula, razy wzór na całkowitą energię, którą wypromieniowuje ciało doskonale czarne, przez jednostkę powierzchni. I teraz my tak naprawdę mówimy o temperaturze planety, która jest stała. A żeby ta temperatura była stała, no to strumień energii dopływającej ze Słońca i strumień energii, która opuszcza naszą planetę, muszą się równoważyć. Więc możemy te dwa równania do siebie przyrównać, dać między nimi znak równa się. Gdy to zrobimy i wyciągniemy na lewą stronę, tak jak widzicie na slajdzie, temperaturę emisyjną, podstawiamy wszystkie dane do wzoru, to wyjdzie nam 255 kelwinów. To jest jakieś minus 18 stopni. To troszeczkę mało, no ale taka wychodzi temperatura emisyjna planety. Dlaczego tak wyszła? No właśnie dlatego, że nie ma tutaj atmosfery. Nie braliśmy atmosfery pod uwagę, która zawiera gazy cieplarniane,
które to właśnie ogrzewają naszą planetę. I teraz, gdybyśmy wzięli pod uwagę właśnie te gazy cieplarniane, czyli taką, powiedzmy, szybę, która otacza naszą planetę, i zrobili tutaj obliczenia, ja już Was nie będę męczył tymi obliczeniami, to temperatura na powierzchni naszej planety byłaby o 19% wyższa. Miałaby około 30 stopni. To oczywiście znowu za dużo, ale gdybyśmy wzięli inne procesy, dzięki którym Ziemia traci energię, jak na przykład konwekcja, parowanie i tak dalej, no to w tym momencie ta temperatura już byłaby tą faktyczną temperaturą powierzchni Ziemi, która tam mniej więcej 15 stopni Celsjusza wynosi. Więc jak widzicie, efekt cieplarniany wcale nie jest zły, bo umożliwia życie na naszej planecie w takiej formie, w jakiej widzimy, w jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I tak naprawdę problematyczny jest proces zachwiania tego, to znaczy produkcja zwiększonej ilości gazów cieplarnianych, nadwyżki gazów cieplarnianych, czyli między innymi produkcja tego dwutlenku węgla, która stanowi tylko 5% naturalnej emisji. Dlaczego to jest problem? Zobaczcie, dlatego że przez jakieś 10 tysięcy lat mieliśmy stabilny klimat i ten obieg węgla w przyrodzie był bardzo zbalansowany. On sobie przechodził między rezerwuarami, między atmosferą, ekosystemami lądowymi, oceanami, aż przyszliśmy my z naszym przemysłem. I dołożyliśmy tego dwutlenku węgla, który nie może być zbilansowany. On po prostu jest w atmosferze. Nie tylko w atmosferze, bo jest tam też pochłaniany przez inne powiedzmy rezerwuary, ale o tym za chwileczkę. I zobaczcie, co się dzieje właśnie z tym dwutlenkiem węgla od mniej więcej przełomu XIX-XX wieku. Ilość jego emisji wzrasta i ta emisja jest proporcjonalna wraz z rozwojem przemysłu. Produkujemy ten dwutlenek węgla. Spalamy paliwa kopalne, też przy produkcji cementu jest on uwalniany. Oczywiście to wszystko to jest nasza sprawka. Paliwa kopalne i przemysł od 1850 roku wyemitowały do atmosfery 420 mniej więcej gigaton węgla. To jest naprawdę bardzo dużo. Zmiany użytkowania terenu 160. Dlaczego zmiany użytkowania terenu tutaj miałyby jakoś wpływać? No bo wyobraźcie sobie, jeżeli wytniemy las, no to ten las nie pochłania dwutlenku węgla. Prawda? No bo nie przeprowadza fotosyntezy, bo go tam nie ma. Więc ten dwutlenek węgla zostaje w atmosferze. Ale jak już wcześniej troszeczkę nadmieniłem, nie zostaje cały, ponieważ inne ekosystemy, na przykład ekosystem lądowy, pochłonął tamtego momentu 100 gigaton węgla, oceany 180 gigaton węgla, a reszta, czyli mniej więcej połowa, zostaje w atmosferze. I tutaj powinniśmy się cieszyć, że została połowa w atmosferze tak naprawdę tego, co wyemitowaliśmy, bo dzięki temu stężenie dwutlenku węgla podniosło się o 130 ppm-ów z 280, które były mniej więcej tam w 1850, do 415. Gdyby wszystko zostało w atmosferze, to mielibyśmy teraz mniej więcej 550 ppm-ów dwutlenku węgla. Czyli ta kołderka, która nas ogrzewa, która sprawia, że jest nam cieplej na planecie, byłaby jeszcze grubsza. Oczywiście dwutlenek węgla działa. W jaki sposób działa? No, zobaczcie sobie tutaj na te wykresy. Ten wykres pokazuje emisję promieniowania przez naszą planetę. I zobaczcie na falę długości mniej więcej 14-15 mikrometrów. Lewy wykres pokazuje, jak wygląda pochłanianie tej długości fali przez naszą atmosferę, kiedy nie ma tam dwutlenku węgla. No, tak naprawdę tam nic się nie dzieje. Ale zobaczcie teraz na kolejny wykres. Tam pojawia się dwutlenek węgla i w tym momencie robi się taki dołek. Ten dołek to jest właśnie pochłanianie energii przez ten gaz cieplarniany. Oczywiście nie tylko ten gaz cieplarniany będzie pochłaniał energię, również inne gazy cieplarniane, które emitujemy, na przykład metan, którego podwoiliśmy tutaj produkcję. Podwoiliśmy dwa razy naturalne emisje tego gazu. Między innymi tworzony jest w żołądkach przeżuwaczy. Tworzy się też przy wydobyciu
paliw kopalnych, czy uwalniany jest też przy wydobyciu paliw kopalnych. Mamy też podtlenek azotu, który jest głównie związany z emisją z rolnictwa. Mamy też chlorofluorowęglowodory, które wcześniej w ogóle nie były w naszej atmosferze. Zaczęliśmy je emitować wtedy, kiedy zostały używane jako czynnik chłodzący np. do lodówek albo gaz nośny do różnych kosmetyków. I teraz te wszystkie czynniki, te wszystkie gazy, które emitujemy do naszej atmosfery, przyczyniają się do zmiany bilansu promieniowania Ziemi. Bilansu promieniowania, czyli różnicy między tym promieniowaniem, które dociera do nas i od nas, mówiąc kolokwialnie, odlatuje. Gazy cieplarniane, co zresztą widać po tej wartości pod wykresem, mają taki znak plus, to znaczy, że one przyczyniają się do gromadzenia energii w naszym układzie klimatycznym. Zresztą wcześniej na dwutlenku węgla to zobaczyliśmy. Pewne aspekty naszej działalności, co ciekawe, są ochładzające. Między innymi tworzenie chmur. W jaki sposób możemy tworzyć chmury? Wyobraźcie sobie ocean. Po oceanie płyną statki. Płynie taki statek, emituje spaliny i na tych spalinach osadzają się kropelki wody. Tworzą się chmury, które odbijają promieniowanie, które na nie pada, więc to trochę ochładza naszą planetę. Również zmiany zagospodarowania terenu są ochładzające, no bo wyobraźcie sobie, jeżeli wycinamy las i na miejscu lasu pojawia się pustynia, no to znaczy, że ta pustynia będzie lepiej odbijać promieniowanie słoneczne niż ten las. Gdybyśmy wzięli teraz te wszystkie czynniki, nasze czynniki, które wpływają albo na ocieplanie, albo ochładzanie klimatu, no to wartość netto, która by nam wyszła, jest no niestety ocieplająca. Wynosi 2,2 wata na metr kwadratowy. Dlaczego nie mówię tutaj o czynnikach naturalnych? Bo tak naprawdę czynniki naturalne bardziej sprzyjają ochładzaniu, albo co najwyżej są neutralne, jeśli chodzi o kwestie ocieplania naszego klimatu, więc tutaj w ogóle nie bierzemy jej pod uwagę. Gdzie gromadzi się nadmiar takiej energii? Nadmiar energii gromadzi się przede wszystkim w oceanach, 93%. 3% na ogrzewanie lądu idzie, 3% na ogrzewanie lodowców i 1% w atmosferze. Gdybyśmy teraz chcieli sobie policzyć, jak ta gromadzona energia wpłynęła na temperaturę na naszej planecie, albo raczej zmierzylibyśmy to przy użyciu różnych metod, to wyszłoby, że wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza. Czy to dużo, czy to mało? No, jest to dosyć dużo, dlatego że już efekty tego ocieplania naszego klimatu obserwujemy. Topią się między innymi lodowce, topią się lodolody, przyrasta poziom mórz. I teraz mógłbym mówić wiele na temat takich efektów, ale tak naprawdę nauka najlepiej przychodzi wtedy, kiedy samemu się w jakiś sposób eksperymentuje. Dlatego przygotowałem dla Was kilka linków do symulacji, bądź też do programów komputerowych, albo takich, które jesteście w stanie odpalić sobie w przeglądarce, dzięki którym jesteście w stanie przetestować, pobawić się, zobaczyć, w jaki sposób zmiana różnych parametrów wpływa na przykład na topnienie lodowców. I na przykład znalazłem taką bardzo ciekawą animację. Linki potem Wam podam na czacie, więc tutaj się nie przejmujcie. Bardzo ciekawą animację, która pokazuje wzrost średnich temperatur na powierzchni Ziemi od 1884 roku. I uwierzcie, że wycinki z tej animacji nie robią takiego wrażenia, jak obejrzenie w całości tego, jak przyrastała temperatura. Zmiany w Arktyce też możemy sobie tutaj wymodelować. W Arktyce również robi się bardzo ciepło i tak naprawdę ostatnie dziesięciolecia są najcieplejszym okresem w ciągu 2000 lat w tamtym terenie, co przyczyniło się oczywiście do kurczenia pokrywy lodowej. I taką znalazłem genialną aplikację z NASA, która nie jest tak naprawdę taką zwykłą zabawką, ponieważ ten program zasilany jest przez dane, których tak naprawdę używają naukowcy, aby przewidzieć, jak szybko topi się lód
lód polarny, a także gdzie i kiedy wschodzące morze zaleje linię brzegową. I tutaj jesteście w stanie rozgrzać taką Antarktydę i zasymulować, jak zmienia się linia brzegowa Florydy. Możecie na przykład z tej Florydy zrobić półwysep. Robicie to sterując na przykład topnieniem lodu, opadami śniegu, temperaturą. Topnienie lodowców. Oczywiście topnienie lodowców też następuje i są takie programy, dzięki którym jesteście w stanie zasymulować. Zasymulować, jak ten lodowiec topi się, albo jak on przyrasta, i tutaj możecie użyć takiego wirtualnego narzędzia, gdzie na przykład możecie również zmierzyć grubość tego lodowca, czy też inne parametry, sterować opadami śniegu. Wiadomo, że topnienie lodowców, topnienie lądolodów, a też wzrost temperatury, bo rozszerzalność cieplna wód przyczynia się do podniesienia poziomu mórz. I możecie zobaczyć na bardzo fajnej symulacji, którą właśnie teraz tutaj widzicie, screeny z tej symulacji, co się stanie, jeśli na przykład poziomy wód podniosą się o 2 metry. Dlaczego 2 metry? No bo w 2016 roku była taka publikacja bardzo w ważnym czasopiśmie, która mówiła, że do 2100 roku tyle właśnie podniosą się wody mórz. Możecie zobaczyć, co stanie się na przykład z linią brzegową Polski. Okaże się, że dużo terenów naprawdę zostało zalanych. Co się stanie z Niderlandami? Tutaj naprawdę bardzo dużo terenów zostanie pod wodą. Zakwaszanie oceanów. No to też jest bardzo duży problem. Zakwaszanie oceanów. Tak naprawdę pH spadł o 0,1 stopnia w skali pH. Czy to dużo? Czy to mało? Mogłoby się wydawać, że mało, ale pH to jest skala logarytmiczna, więc tak naprawdę to zakwaszenie oceanów to jest 30%. 30% to jest bardzo dużo. To niestety wpływa na różnego rodzaju żyjątko, mówiąc kolokwialnie, które żyją w takich zakwaszonych wodach, które mają skorupy i szkielety z węglanu wapnia, które się w tym momencie rozpuszczają. I teraz mógłbym dać jeszcze kilka innych przykładów, ale tak naprawdę chcę poruszyć waszą wyobraźnię i waszą chęć do tego, żebyście również poszukali jakichś takich aplikacji, symulacji i podzielili się ze mną, na pewno nie na czacie już, ale być może na moim profilu na Facebooku. Wpiszcie potem zlewka totalna na Facebooku, wyskoczy mój profil. Jeżeli znajdziecie jakąś fajną animację albo jakiś fajny program, który dotyczy globalnego ocieplenia albo ogólnie zmian klimatu, to chętnie się z nim zapoznam, jeżeli coś fajnego znajdziecie. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na czacie za chwilę. Cześć! Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Rożek, jestem fizykiem i dziennikarzem naukowym. Zacznę chyba oryginalnie, bo zacznę od podróży na Marsa, a później opowiem Wam trochę o różnych źródłach energii, a mamy tych źródeł całkiem sporo, ale przede wszystkim o tym, jakie one mają zalety, a jakie wady.
Przygotowałem niedawno materiał wideo na mój kanał YouTube'owy właśnie na temat kolonizacji Marsa. Nie chcę zbyt dużo opowiadać o tym filmie, wolałbym, żebyście go zobaczyli przy okazji, a szczególnie dlatego nie chcę opowiadać, że materiał nie został wyemitowany. Ale przez całe wideo zastanawiam się nad możliwością osiedlania się na Marsie. Dlaczego tam nie mieszkamy? Dlaczego tam jeszcze nie budujemy? Swoją drogą uważam, że kiedyś na pewno będziemy to robili. Na te pytania, które przed chwilą zadałem, można odpowiedzieć albo krótko, albo nieco dłużej. Odpowiedź krótka jest taka, że nie ma nas tam, bo warunki, jakie panują na Marsie, są dla nas nawet nie tyle nieprzyjazne, ile po prostu zabójcze. Nie ma najmniejszych szans, byśmy byli w stanie tam normalnie funkcjonować. Ani my, ani rośliny, ewentualnie zwierzęta, które mogą nam być potrzebne do produkcji żywności. I ta odpowiedź wielu wystarczy, ale gdyby głębiej się nad nią zastanowić, to w zasadzie to jest nie tyle odpowiedź, ile raczej unik, bo przecież na Ziemi ludzie z powodzeniem funkcjonują w wielu miejscach, w których warunki są bardzo nieprzyjazne. Co powoduje, a w zasadzie dzięki czemu udaje nam się kolonizować te obszary naszej planety, które są zabójcze? I tutaj znowu mogą paść dwie odpowiedzi, a w zasadzie nawet taki lekki znowu unik. Bo tym czymś jest technologia. Ale gdyby bliżej się przyjrzeć różnym technologiom, to dość szybko doszlibyśmy do wniosku, że one wszystkie skupiają się do posiadania jakiegoś źródła energii i budowy urządzeń, które te energie wykorzystują po to, by sprawić, że życie staje się możliwe tam, gdzie nie powinno. Tak jest nie tylko na Ziemi, ale także będzie na Marsie. Oczywiście możemy tam polecieć. W zasadzie, gdyby tylko rządy dały odpowiednio duże fundusze, już dawno moglibyśmy chodzić po czerwonej planecie. I tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że program lotów na Księżyc, program Apollo, miał być pierwszym krokiem w locie na Marsa. Rakiety budowane do lotów na Księżyc ponad 50 lat temu były budowane z myślą o tym, że w niedalekiej przyszłości ludzie polecą także na Marsa. No ale ostatecznie fundusze obcięto i nic z tego dotychczas do teraz nie wyszło. A wracając do Marsa i do energii. Każdy problem, który mielibyśmy na Marsie, zostałby rozwiązany przy dostatecznie wydajnym źródle energii. Na przykład Mars nie ma atmosfery, tak? Także dlatego, że nie ma swojego pola magnetycznego. Środek planety wystygł i przestał to pole produkować, generować. Nie mamy technologii tworzenia sztucznych pól magnetycznych wokół tak dużych obiektów jak planety, ale gdyby taka technologia się pojawiła, jej największym wyzwaniem będzie duża ilość energii, jaka będzie potrzebna, żeby ją zasilić. Gdyby Mars miał pole magnetyczne, promieniowanie kosmiczne, które dociera do powierzchni planety, byłoby porównywalne do tego promieniowania, które panuje na powierzchni Ziemi, a to znaczy, że zniknęłoby bezpośrednie zagrożenie dla życia. Drugim problemem są znacznie niższe niż na Ziemi temperatury, ale mając odpowiednio dużo energii, budując odpowiednie konstrukcje, i ten problem mógłby zniknąć. W końcu jest problem wody. Na Marsie jest jej sporo, ale niestety jest ona zamrożona pod powierzchnią czerwonego marsjańskiego gruntu. I znowu, mając źródło energii, mamy nawet na pustynnym Marsie pełno wody. Przenosząc się z Marsa na Ziemię, sytuacja wcale nie zmienia się zasadniczo. A prawdę mówiąc, moim zdaniem wygląda identycznie. I to może się wydawać totalną bzdurą, no bo przecież na Ziemi mamy pod dostatkiem wody, nie musimy się przejmować tym, że każdy skrawek lądu jest pustynią, mamy też bogatą w tlen atmosferę i nie musimy chodzić w skafandrach ani w maskach. W końcu nie musimy budować gigantycznych szklarni, żeby uprawiać w nich żywność. Zgadza się? No właśnie, moim zdaniem nie do końca. Na Ziemi mamy coraz mniej zasobów wody. W efekcie ogromne tereny pustynnieją. Jednym z obszarów, który małymi kroczkami zamienia się w step, jest centrum Europy, w tym Polska. I to jest paradoks, że na planecie, na której powierzchnia 3/4, czy w 3/4 powierzchnia planety pokryta jest oceanem, brakuje wody. W pewnym sensie konflikt w Syrii jest spowodowany nierównym dostępem do wody. Jest podobnie jak na Marsie. Niby mamy wody pod dostatkiem, ale jak chcemy jej użyć, to nie możemy, bo słona woda oceaniczna nie nadaje się do tego, żeby podlewać nią rośliny, ani poić zwierzęta. Po to, żeby z wody słonej zrobić słodką, właśnie potrzebujemy energii.
Na Ziemi nie potrzebujemy szklarni z zamkniętym obiegiem wody i ze sztucznym oświetleniem sterowanym przez komputer, a w zasadzie nie potrzebowalibyśmy, bo coraz częściej wydaje się, że ich budowa to tylko kwestia czasu. W Dubaju na przykład na środku pustyni powstaje farma wertykalna, w której w izolowanych warunkach będą uprawiane rośliny spożywcze. Po co? Także dlatego, że w niektórych rejonach świata brakuje wolnej przestrzeni do uprawy roślin dla coraz większej liczby ludności. Takie farmy wertykalne powstają także w Europie, na przykład w Holandii. Wyglądają i działają dokładnie jak te, które kiedyś będą powstawały na powierzchni Marsa. Oszczędzają wodę, oszczędzają powierzchnię i pozwalają na przyspieszenie wegetacji roślin. Przede wszystkim pozwalają na uprawę roślin w miejscach, gdzie tradycyjne rolnictwo jest niemożliwe, na przykład na pustyniach, takich jak marsjańskie. Po to, by działały, potrzebują tylko jednego – energii. Zobaczcie, wszystkie największe globalne problemy na Ziemi dałoby się rozwiązać, mając do dyspozycji odpowiednią ilość energii. Ale energii, która nie rujnuje atmosfery. Bo wyliczając wyzwania, jakie wiążą się z życiem na Ziemi, wspomniałem także o tym, że u nas przynajmniej nie musimy, jak na Marsie, chodzić w maskach i w kombinezonach. No rzeczywiście kombinezonów raczej nie zakładamy, ale w niektórych miejscach na świecie zanieczyszczenie powietrza zagraża zdrowiu, a nawet życiu ludzi. W niektórych miejscach na świecie ludzie już teraz chodzą w maskach po to, żeby móc oddychać. Dzisiaj mamy dodatkowy powód chodzenia w maskach na twarzy. Jest nim wirus, ale ten z źródłami energii nie ma nic wspólnego. Na Marsie, po to, by mieć czym oddychać, musielibyśmy stworzyć atmosferę. To kosztowałoby nas bardzo dużo energii. Na Ziemi z powodu źródeł energii, które zanieczyszczają środowisko, mamy coraz większy problem z wzięciem głębokiego oddechu. Jest w tym pewien paradoks. Dostawcą niemal całej energii dostępnej dzisiaj na Ziemi jest Słońce. Dostarcza ją teraz i dostarczało w przeszłości. I nie tylko dlatego, że świeci, ale także dlatego, że pośrednio powoduje ruch powietrza, czyli wiatry, i wody, czyli fale. Dzisiaj dostępne źródła energii można więc podzielić na te zdeponowane przez Słońce w przeszłości i nazywamy je nieodnawialnymi i te udostępniane nam na bieżąco i nazywamy je odnawialnymi. Czasami nazywam je sobie źródłami online i offline, gdzie online to źródła odnawialne, te, które się nie wyczerpują, te, które uzupełniają się na bieżąco, a druga grupa to są źródła offline. W nich energia została zdeponowana kiedyś, przed milionami, a czasami setkami milionów lat. Przykładem takiego magazynu energii offline jest chociażby węgiel kamienny, który powstawał już 350 milionów lat temu. Źródła offline nie uzupełniają się. Gdy je wykorzystamy, to po prostu koniec. Ale nie to jest ich największą wadą. O tym bowiem powiem za sekundkę, ale najpierw jeszcze powiem tak. Z tego podziału online i offline wyłamują się energetyka jądrowa, geotermalna, grawitacyjna oraz fuzja jądrowa. O nich powiem później. Najefektywniejszym odbiornikiem energii słonecznej na Ziemi jest roślinność. Dzięki zjawisku fotosyntezy, gdy słońce świeci, rośliny rosną. Rosną i rozprzestrzeniają się także dlatego, że wieje wiatr. Bardzo długo człowiek korzystał tylko z tego przetwornika energii słonecznej. Drzewo jednak wolniej rośnie niż się spala. Z biegiem lat było coraz więcej i coraz więcej energii potrzebował przemysł i wtedy zaczęło brakować lasów pod topór. Całe szczęście mieliśmy już wtedy wydobywać i spalać węgiel, ropę naftową i gaz, bo inaczej Ziemia by była planetą bez drzew. Tyle tylko, że w przypadku drzewa energia słoneczna była deponowana na Ziemi przez kilka dziesięcioleci, a w przypadku węgla czy ropy przez miliony lat. Kłopot w tym, że spalanie kopalin jest toksyczne. Badania przeprowadzane w różnych krajach potwierdzają, że typowa elektrownia węglowa o mocy 1 gigawata powoduje przedwczesną śmierć od 100 do 500 osób i nie są to ofiary związane z wydobyciem węgla czy jego transportem, a jedynie ci, którzy mieli wątpliwe szczęście mieszkać w sąsiedztwie dymiącego komina. Spalanie węgla powoduje m.in. emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów, metali ciężkich, takich jak kadm, ołów czy rtęć, oraz powoduje zmiany klimatu przez emisję gazów cieplarnianych.
Pomijając jednak fakt emitowania do atmosfery przy spalaniu kopalin wielu niebezpiecznych substancji, czy roztropne jest lawinowe wykorzystywanie tego, co przyroda zmagazynowała przez okres liczony w milionach lat? Musimy pamiętać, że węgiel, ropa czy gaz są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu, w tym do produkcji tworzyw sztucznych, farmacji, a nawet do produkcji dużych ilości wodoru, który ma szansę być jednym ze źródeł energii wykorzystywanym w transporcie przyszłości. Dzisiaj argumenty przeciwko paliwom kopalnym, tym offline, koncentrują się wokół ochrony środowiska oraz coraz wyższych cen za wydobycie. W skrócie mówiąc, spalając węgiel, ropę i gaz, po pierwsze, marnotrawimy te zasoby, szkodzimy środowisku i powodujemy, że gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna. Na drugim biegunie są źródła online, czyli te odnawialne, tak zwane OZE. Ich szybki rozwój także w Polsce może robić wrażenie. Szczególnie szybko rośnie u nas liczba paneli fotowoltaicznych, które produkują energię ze światła słonecznego. Słońce nic nie traci na tym, że część jego światła przerobimy na prąd. Każdego ranka po wschodzie, czy mamy ogniwa na dachu, czy nie, słońce świeci tak samo mocno. To źródło się nie wyczerpuje, dlatego mówimy o źródłach odnawialnych. Niestety zawsze jest coś za coś. Po to, by mieć w zasięgu ręki duże ilości źródeł odnawialnych, musimy przygotować się na spore inwestycje, bo źródła odnawialne bywają drogie, ale ich cena spada z czasem, a wydajność rośnie. Z czasem w polskim miksie energetycznym źródeł odnawialnych będzie coraz więcej. Ogromną ich zaletą jest to, że są zdekoncentrowane, to znaczy, że mogą powstawać tam, gdzie rzeczywiście potrzeba energii. Tymczasem elektrownia węglowa, nawet elektrownia gazowa, to ogromne urządzenia, których nie można zminiaturyzować i wybudować tam, gdzie aktualnie potrzebujemy prądu. Takie duże zakłady rzeczywiście produkują dużo energii, ale to oznacza konieczność rozsyłania energii do odbiorców na dużym terenie. Im dalej prąd transportujemy, tym większe mamy z tego powodu straty. Elektrownia wiatrowa czy panele słoneczne możemy budować tam, gdzie potrzeba energii, a więc nie ma dużych strat na ich przesyle. Ten obrazek OZE nie jest jednak pełny. Żeby być uczciwym, trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch sprawach, a w zasadzie o dwóch wyzwaniach. Nie wszędzie elektrownie wiatrowe czy tak zwane słoneczne można budować. Przez to, że inwestycja w nie jest droga, tam gdzie stawiamy wiatraki, powinno mocno wiać, a tam, gdzie budujemy panele PV, czyli fotowoltaiczne, musi być odpowiednie nachylenie dachu i jego kierunek do słońca. Na dodatek wiatr nie wszędzie wieje, a na naszej szerokości geograficznej promienie słoneczne nie zawsze przedzierają się przez chmury. To, co chcę powiedzieć, to to, że inwestycja w energetykę odnawialną wymaga przebudowy całego systemu energetycznego. Wymaga budowy prawdziwej sieci, która będzie balansowana przez bardziej tradycyjne źródła produkcji prądu. Ponadto Polska jest zbyt gęsto zaludnionym krajem, by budować ogromne instalacje OZE. Na przykład wokół dużych miast, fabryk czy chociażby portów, czyli wokół dużych odbiorców, tam gdzie pobór prądu jest bardzo duży. Technologie OZE, jakie znamy dzisiaj, muszą być uzupełnione przez źródła produkujące dużo więcej energii elektrycznej. Siłownie wykorzystujące energię wody, wiatru czy słońca powinny być budowane jak najszybciej, tam gdzie jest to opłacalne. Na przykład Islandia jest zasilana z odnawialnych źródeł energii w 73%. Pozostałych 27% to źródła geotermalne, które nie mają nic wspólnego z działalnością słońca, ale są uważane za źródła niewyczerpywalne. W Norwegii, która ma na przykład długą linię brzegową i taką wieczną linię brzegową, Norwegia ma ponad 60% energii z OZE, w Szwecji 50%. W niektórych krajach Afryki ponad połowa całej energii wyprodukowanej pochodzi ze słońca, ale równocześnie w bardzo ekologicznie nastawionych, ale mniej ekologicznie usytuowanych Niemczech, mimo miliardowych inwestycji i olbrzymich ilości elektrowni wiatrowych, zielona energia stanowi zaledwie kilkanaście procent całej zużywanej energii. Nie dlatego, że nasz zachodni sąsiad się nie stara, po prostu nie wszędzie i nie zawsze OZE da się zastosować.
Energia zdeponowana przez Słońce w przeszłych epokach wyczerpuje się, a korzystanie z niej w taki dotychczasowy sposób jest zbrodnią na środowisku naturalnym. Z kolei energia dawana nam przez Słońce online dla naszych rosnących apetytów, przynajmniej na razie, no jest jej po prostu za mało. Jakie jest wyjście? Wydaje się, że dzisiaj istnieją dwa scenariusze. Obydwa opierają się na wykorzystaniu nieograniczonej energii zdeponowanej jeszcze w czasie wielkiego wybuchu. Ta energia nas otacza w postaci materii, ale nie na poziomie związków chemicznych, ale na poziomie pojedynczych jąder atomowych. Jak to rozumieć? Zanim powstał węgiel kamienny czy ropa naftowa, strumień energii ze Słońca umożliwiał zachodzenie tutaj na Ziemi przemian chemicznych, dzięki którym na przykład rozwijała się bujna roślinność. Dzięki światłu, wodzie, dwutlenkowi węgla tworzą się węglowodany, białka i tłuszcze. W tych reakcjach nie tworzą się jednak nowe atomy. Dzięki energii z zewnątrz już istniejące atomy łączą się w większe kompleksy. Energia jest zmagazynowana w połączeniach pomiędzy tymi atomami, czyli w wiązaniach, ale same atomy też mogą być magazynem energii. Energii, która umożliwiła ich stworzenie pośrednio lub bezpośrednio w czasie wielkiego wybuchu. Warto rozważyć, czy nie skorzystać z tego depozytu energii. Z energii atomowej, z atomu można skorzystać na dwa różne sposoby, ale zanim o tym opowiem, to jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia. Tematem i celem tego wykładu nie jest lobbowanie za którymkolwiek źródłem energii, tylko uporządkowanie tematów i zagadnień, które i tak pojawiają się, a to w mediach, a to w waszych na przykład podręcznikach przyrody, fizyki czy chemii. Każde źródło energii ma wpływ na otoczenie, jednak są takie źródła, których wpływ jest znacząco mniejszy niż innych. Takimi źródłami są OZE, potocznie zwane źródłami zielonymi. I choć obserwuje się tendencje i w Polsce, i w Europie zwiększania znaczenia tych źródeł, trzeba mieć świadomość, że one nie są pozbawione wad. Nie jest jednak tak, że mamy do wyboru albo źródła OZE, albo spalanie węgla, ropy i gazu. Wspomniałem na początku o geotermii, czyli o korzystaniu z ciepła wnętrza Ziemi, która to geotermia w niektórych miejscach może mieć całkiem spory udział w tak zwanym miksie energetycznym, czyli całkowitej produkcji energii. Przykładem kraju, w którym geotermia rządzi, jest wspomniana Islandia. Kłopot z geotermią polega jednak na tym, że ona jest mocno uzależniona od parametrów geologicznych. W skrócie, w Islandii działa, bo budowa geologiczna tej wyspy jest jedyna w swoim rodzaju. W wielu miejscach na świecie także można korzystać z ciepła planety, ale nie wszędzie to jest możliwe. W Polsce geotermia jest moim zdaniem niedoceniana, a w wielu miejscach mogłaby być wykorzystywana. Warto się nad tym zastanowić. Innym scenariuszem spoza tej alternatywy OZE albo paliwa kopalne jest wspomniana już energetyka jądrowa. Energię z jądra atomowego możemy czerpać na dwa sposoby. Jeden to reakcja rozszczepienia jądrowego, drugi to fuzja jądrowa. Tak jak w przypadku energii geotermalnej, nie chcę tutaj mówić o tych metodach w detalach, ale powiem tylko, że tak, rozszczepienie jądrowe polega na tym, że jądro atomowe ciężkiego pierwiastka, uranu, plutonu, zmusza się do rozpadu, a ten rozpad generuje całkiem spore ilości energii. W ten sposób działają reaktory, setki reaktorów jądrowych na całym świecie. W Polsce prowadzone są prace nad uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej. Jej ogromną zaletą jest to, że produkuje tani prąd oraz nie zanieczyszcza środowiska. Wadą jest to, że trzeba uważać na radioaktywne wypalone paliwo oraz budowa takiej elektrowni jest bardzo droga. Inwestycja jest bardzo droga. Na wstępie. Taka elektrownia, jeśli powstanie, to powstanie na północy Polski. Drugim sposobem na energię jądra atomowego czy z jądra atomowego jest reakcja fuzji jądrowej. Z niej pozyskujemy energię łącząc lekkie jądra, sklejając lekkie jądra atomowe w cięższe. W ten sposób uzyskujemy bardzo dużo energii. W ten sposób działają zresztą wszystkie gwiazdy we wszechświecie. Paliwem może być zwykły wodór wszechobecny na Ziemi. Nie mamy też odpadów ani zanieczyszczeń. To plusy. Wada to, że jeszcze nikt takiej elektrowni nie wybudował. Chociaż jesteśmy jej blisko. We Francji na południu powstaje tokamak, bo tak się nazywają reaktory fuzyjne ITER.
No dobra, podsumowując. Na stole leży wiele różnych technologii, dzięki którym możemy produkować prąd elektryczny. Technologie związane ze spalaniem paliw kopalnych ze względów, o których przed chwilką mówiłem, będą schodziły ze sceny. Taniejące i coraz lepsze źródła OZE będą na nią wchodziły. Gdzieś pomiędzy będzie geotermia i na przykład energetyka jądrowa. Ze zmianami nie czekałbym, aż zabraknie w Polsce węgla. W końcu epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamieni. Bardzo dziękuję za uwagę. I to jeszcze z córeczką. Jak słodko. Odchodzi do blatu. Wyta butelkę. Plastikowo. Jest pusta. Postegryguje czy zmarnuje. Oj. Nie. Ej, patrzcie. Tylko zgnieć, zanim wrzucisz do żółtego. Każda posegregowana butelka zwiększa szanse na czyste środowisko. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Czyste powietrze to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska jak do domu. Nie pozwól, żeby twój dom zniszczył jej dzieło. Ponad 90% zanieczyszczeń trafiających do atmosfery pochodzi z domów jednorodzinnych. Zadbaj o swój kawałek nieba. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór. Poznaj super piątkę jednolitego systemu segregacji odpadów. Pomyśl o surowcu w podziale. Ja ratuję plastik i metale. Tu odkładać papier trzeba. Dzięki temu chronimy drzewa. Szkła, zbieranie, oszczędzać zasoby ma za zadanie. Odpady biodegradowalne to żyzna gleba. A zmieszanych odzyskać się już nie da. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Dowiedz się więcej na nasześmieci.pl.
Poznaj super piątkę jednolitego systemu segregacji odpadów. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Dowiedz się więcej na nasześmieci.pl.
Witam Was bardzo serdecznie na wirtualnym Dniu Ziemi w Ministerstwie Klimatu. Bardzo się cieszę, że tak licznie dołączyliście na ten czat, na możliwość interakcji pomiędzy nami. Szkoda, żałuję, nie uda nam się tego zrobić osobiście, nie uda się nam tego zrobić w takiej formule, żebyśmy się mogli wszyscy zobaczyć. Niestety w tym kontekście priorytetem jest nasze życie i zdrowie, jeżeli chodzi o koronawirusa, ale ten dzień, 22 kwietnia, jest dla nas dniem wyjątkowym. Jest Dniem Ziemi i jako Ministerstwo Klimatu chcemy ten wyjątkowy dzień dzisiaj wspólnie z Wami świętować. Bardzo Wam dziękuję, dlatego że wielu z Was dołączyło do tego wideoczata i zaczynacie zadawać szereg różnych pytań, które rozumiem są zarówno inspirowane naszym codziennym życiem, tym, co robicie, jak się oglądacie dookoła siebie, w jaki sposób chcielibyście to środowisko naturalne i klimat chronić, biorąc pod uwagę ten dzień, który mamy jako pewnego typu symboliczny pretekst, ale również biorąc pod uwagę te wykłady, które były Wam przedstawione. Mam nadzieję, że ich wysłuchaliście. Ja osobiście starałem się ich wysłuchać również tutaj w trakcie przygotowań. Były bardzo ciekawe, więc cieszę się, jeżeli będziecie mogli również do nich nawiązać. Moi drodzy, pierwsze pytanie, jakie pojawiło się z Waszej strony, bardzo ciekawe. Dlaczego w sklepach pakują zakupy w plastikowe torebki zamiast w papierowe? Czy można z tym coś zrobić? I to jest pytanie zadane przez Alicję z Szkoły Podstawowej 38 w Grudku. I to jest taka kwestia, która bardzo się cieszę, że ona pada, dlatego że ona dotyka naszej codzienności, tych nawyków, których funkcjonujemy. I przecież jeżeli myślimy o naszych rodzicach, naszych dziadkach, to oni też chodzili do sklepu, też kupowali te towary codzienne, z których korzystamy, a przecież wtedy tego plastiku nie było tak dużo. Więc żyjemy w pewnym świecie, w którym otworzyła się możliwość dostępu do bardzo wielu różnych towarów. Plastik stał się znacznie popularniejszy, znacznie tańszy. Ze względów higienicznych zaczęliśmy go używać, ale też zaczęliśmy go nadużywać. I w ten sposób zbudowaliśmy pewien nowy nawyk. I teraz jest pytanie, w jaki sposób możemy sobie z tym nawykiem radzić? My jako Ministerstwo Klimatu chcemy stopniowo doprowadzić do tego, żebyśmy wspólnie, jako społeczeństwo, jako społeczność, te nasze nawyki na nowo kształtowali. W jaki sposób? Po pierwsze, wprowadziliśmy opłatę od tych toreb plastikowych najgrubszych, które wykorzystujemy każdego dnia w sklepie. To widzimy już, że to powoduje zmianę. Że wtedy, kiedy wiemy, że musimy zapłacić za tą torbę, nie chcemy już tak często z niej korzystać. I będziemy bardziej korzystać na przykład z toreb wielorazowego użytku. I tak bym Was też gorąco zachęcał do tego, żeby w wyniku tego naszego dzisiejszego spotkania, żebyśmy przemyśleli te nasze drobne, codzienne nawyki i na przykład jak następnym razem pójdziecie na zakupy, to żeby wziąć taką torbę wielorazowego użytku i z niej korzystać. Pracujemy również w Ministerstwie Klimatu nad tym, żebyśmy mogli w lepszy sposób skonfrontować producenta z takim wyborem ekonomicznym. Mówię teraz nieco skomplikowanie, ale chodzi nam o to, że w momencie, kiedy ten producent, który pakuje różne rzeczy w plastiki, będzie musiał do końca ponosić odpowiedzialność za swoje opakowanie, wtedy dwa razy się zastanowi, czy bardziej opłaca mu się, żeby troszkę zmniejszyć ilość tych opakowań, troszkę zmniejszyć ilość tego plastiku, a dzięki temu nie ponosić kosztów utylizacji tego opakowania do końca, czy też będzie gotów ponieść ten koszt. To jest rozszerzona odpowiedzialność producenta. Nad takimi rozwiązaniami obecnie również w Ministerstwie Klimatu pracujemy. Mieliśmy różne pytania dotyczące odpadów, a teraz widzę, że pojawia się również kolejne pytanie, czy energia słoneczna jest dobrym wyborem, czy raczej średnim? No, na pewno energia słoneczna jest dobrym wyborem. Na pewno słońce jest tym największym reaktorem energetycznym, który jest nam dany przez Matkę Naturę i uczymy się z niego korzystać. Uczymy się my w Polsce z niego korzystać teraz bardzo szybko.
Nawet pomimo koronawirusa w miesiącu marcu przybyło na dachach Polaków 100 MW paneli fotowoltaicznych. I to jest efekt programów, które uruchomiliśmy. To jest efekt również tego, że te panele fotowoltaiczne stają się coraz tańsze i coraz dostępniejsze. Kiedy rok temu, w styczniu 2019 roku, było tylko 500 MW w Polsce fotowoltaiki, obecnie na początek kwietnia mamy już prawie 1600 MW z bardzo szybkim wzrostem. To jest program Mój Prąd, to jest program Czyste Powietrze. To są te programy, które zachęcają do tego, żebyśmy w naszych domach, na naszych dachach instalowali takie panele fotowoltaiczne i produkowali prąd na nasze potrzeby, na potrzeby naszego domu, dzięki temu z czasem obniżając nasze rachunki, ale też wspierając system elektroenergetyczny, bo mamy coraz większe wyzwania związane z tym, że na przykład w lecie jest bardzo dużo słońca, jest bardzo dużo nasłonecznienia, muszą placować klimatyzację. Wtedy taka fotowoltaika w idealny sposób produkuje prąd dokładnie wtedy, kiedy mamy potrzeby w zakresie chłodzenia. Mamy kolejne pytanie. Alicja Skoczylas, trzecia szkoła podstawowa z Głogowa. Czy OZE są faktycznie wystarczające na potrzeby naszych gospodarstw? Bardzo dziękuję, bardzo dobre pytanie i pytanie, które odnosi nas do całego systemu energetycznego, bo to prawda, że wtedy, kiedy produkujemy tą energię elektryczną za pośrednictwem panela, to wtedy, kiedy świeci słońce. No a co się dzieje wtedy, kiedy to słońce przestaje świecić? Średnio w Polsce dajemy radę zapewnić produkcję energii elektrycznej z panelu mniej więcej 10% czasu, troszkę mniej, 1000-1100 godzin albo troszkę więcej w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w zależności od roku. I natomiast przez pozostałą część nocy czy też dni, które nie są takie słoneczne, wtedy musimy korzystać z konwencjonalnego systemu energetycznego. I tutaj jest ogromne wyzwanie, jak sprawić, żeby te dwa systemy współistniały, jak sprawić, żeby ten system oparty o źródła takie jak odnawialne źródła energii, zeroemisyjne źródła energii, stopniowo rósł i jednocześnie zapewnić pełne bezpieczeństwo energetyczne po to, żeby o każdej porze dnia i nocy w waszym gniazdku była wystarczająca ilość prądu. W związku z tym musimy szukać sposobów do tego, żeby uzupełniać odnawialne źródła energii, czy to magazynami energii, czy to konwencjonalnym systemem energetycznym, po to, żeby ta całość mogła zapewnić nam wystarczająco prądu w gniazdku. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli chodzi o rozwój tego odnawialnego systemu, odnawialnych źródeł energii, bardzo dużo zależy od was, od nas, od naszych decyzji. Wspomniałem o programie Mój Prąd. Z niego bardzo szybko korzystamy, niemniej jednak prawie 1 mld zł w dalszym ciągu jest do naszej dyspozycji, jest do dyspozycji Polaków po to, żeby więcej tych źródeł odnawialnych w naszych domach się pojawiało. Czekam na następne pytania, czy będziemy mieć jeszcze jakieś pytanie. Bardzo aktualne pytanie, które widzę, że skierował do nas Dawid z trzeciej szkoły podstawowej w Katowicach. Jak obecna susza wpłynie na klimat Polski? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo aktualne. Mamy do czynienia z najcieplejszą zimą od 150 lat. Wielkość opadów deszczu w styczniu jest najniższa, jaką obserwujemy przez cały okres, kiedy ta wielkość jest w Polsce mierzona. Więc mamy naprawdę ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o dostępność wody w Polsce, dostępność wody na potrzeby gospodarstw domowych, na potrzeby rolnictwa, niesłychanie istotne, ale również na potrzeby przemysłu. I kiedy uświadomimy sobie, że aż 73% tej wody deszczowej, która opada w Polsce, wyparowuje,
to rozumiemy, że musimy działać na rzecz tego, żeby zwiększyć retencję wody w Polsce. Zwiększyć retencję w taki sposób, że budować zbiorniki w rolnictwie, zbudować również małe tamy wodne, ale też zmieniać systemy melioracyjne. Te systemy melioracyjne, które odziedziczyliśmy po czasach PRL-u, to były takie systemy, które były nakierowane na osuszanie. One były w znacznej mierze przeciwpowodziowe, natomiast teraz musimy iść coraz bardziej w kierunku tych systemów, które zapewniają nawadnianie, a zatem tą cenną deszczówkę, która będzie spadała na ziemię, żeby móc gromadzić, żeby móc zabezpieczać i żeby ona po prostu została, a nie spłynęła razem z rzekami bardzo szybko do Morza Bałtyckiego. Więc wyzwanie, jeżeli chodzi o wodę, jest ogromne. Podejmujemy je za pośrednictwem programów małej retencji, podejmujemy je również, jeżeli chodzi o zbiorniki na potrzeby przemysłowe, ale tutaj wspólnie mamy znowu bardzo dużo do przemyślenia, znowu bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o nawyki, jeżeli chodzi o to, żeby jak każdy z nas, wtedy kiedy otwieramy ten kurek z wodą, żeby pomyśleć o tym, żeby go jak najszybciej zamknąć, pomyśleć o tym, że ta woda staje się dla nas coraz cenniejsza. I w Polsce takim największym, najbardziej widocznym w związku z tym symbolem czy znakiem, z którym się borykamy, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, są właśnie te nasilające się susze. Mam kolejne pytanie, Beata z Wojnicza. Czy ministerstwo ma wystarczające środki, by walczyć z nadchodzącymi suszami, które są spowodowane zmianami klimatu? Bardzo dobre pytanie, ale musimy na nie odpowiedzieć szerzej. Ministerstwo Klimatu jest jednym z ministerstw w rządzie. Mamy specjalnie powołane do kwestii gospodarki wodnej Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Mamy również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego że to bardzo duże znaczenie rolników w tym, aby oni gospodarzyli wodą, ale tak jak mówię, również rozwijali tą małą retencję, czy zmieniali swoje systemy irygacyjne, ale to na potrzeby rolnictwa, też na potrzeby produkcji żywności. Ta woda jest absolutnie dla nas życiodajna. I wreszcie mamy Ministerstwo Środowiska, które zarządza lasami. Wszystkie ministerstwa muszą ze sobą współpracować po to, żebyśmy mieli spójną odpowiedź na ten systemowy, ogromny problem, jakim jest rosnący niedobór wody spowodowany zmianami klimatu. Prowadzimy działania, prowadzimy cały szereg programów. W tym momencie otwarty jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 245 milionów złotych, spośród których podpisaliśmy już 15 umów na kwotę 42 milionów złotych właśnie na taką małą retencję wodną. Ale bardzo dużo wspólnie przed nami jeszcze tutaj do zrobienia. To nie jest temat, który zmieni się w ciągu dnia, w ciągu miesiąca. To wymaga konsekwentnej, ogromnej pracy po to, żeby stopniowo gromadzić te nasze możliwości retencjonowania wody w Polsce. Dobrze. Mamy pytanie Natana z 21. Szkoły Podstawowej z Knurowa. Co sądzicie o samochodach elektrycznych? Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście w ciągu ostatnich lat pojawił się ogromny przełom technologiczny. O ile dawniej XX wiek był pod znakiem samochodu opartego o benzynę, o diesla, to był wiek samochodu spalinowego, to wiele wskazuje, że wchodzimy w XXI wieku w inny świat. Świat, w którym mamy coraz tańsze, coraz bardziej wydajne baterie, akumulatory. I to jest wynikiem tego, że jak wielu spośród Was korzysta z, praktycznie pewnie wszyscy już, z telefonów, z komputerów, to pojawił się gigantyczny przemysł, który dążył do tego, żeby miniaturyzować te baterie, żeby zwiększać ich efektywność. I w pewnym momencie niektórzy ludzie wpadli na pomysł, no to dobrze, wykorzystajmy te baterie, te coraz bardziej efektywne akumulatory do tego, żeby
zmienić w ogóle paradygmat, zmienić technologię w samochodzie, z samochodu spalinowego na samochód elektryczny. I to się dzieje na naszych oczach. Oczywiście samochód elektryczny jest w dalszym ciągu tym samochodem, który jest mniej dostępny. Producenci jeszcze do końca nie zmienili swojej oferty, jeszcze są przywiązani do tych swoich tradycyjnych ofert spalinowych, ale bardzo dużo już widzimy nowych modeli, które wchodzą i mamy nadzieję, że jak tylko gospodarka ruszy, to one znajdą się również w naszych salonach. Więc samochody elektryczne to są te samochody, które są może nieco droższe w dalszym ciągu w zakupie, chociaż ich cena będzie spadała w miarę jak będzie spadał ceny tych baterii i akumulatorów, ale bardzo istotny jest element taki, że koszt ich użytkowania jest dużo mniejszy. Dlaczego? Dlatego, że taki samochód elektryczny nie wymaga całego ogromnego silnika, nie grzeje się ten silnik, nie wymaga sprzęgła, nie wymaga przekładni. Bardzo dużo tych części, które tradycyjnie w samochodzie spalinowym się psują, w samochodzie elektrycznym ich po prostu nie ma. On jest dużo prostszy, a zatem łatwiejszy i tańszy, jeżeli chodzi o serwis. Plus bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o koszt energii elektrycznej i benzyny. Żeby przejechać 100 km, trzeba kilkanaście litrów benzyny, to jest w zależności od tego, jaką mamy ceny na stacjach, między tych 40, 50, 60 zł, żeby przejechać 100 km. Samochodem elektrycznym to jest znacznie mniej, bo energia elektryczna jest dużo tańsza i ten samochód jest dużo efektywniejszy w zmienieniu energii pierwotnej na energię poruszającego się pojazdu. W związku z tym te samochody elektryczne w najbliższych latach będą się upowszechniały. Już widzimy na naszych drogach, na naszych ulicach bardzo dużo autobusów elektrycznych, a będzie to stopniowo coraz bardziej również dotykało pojazdów dostawczych i z czasem samochodów osobowych. Widzę kolejne pytanie, bardzo ważne. Łukasz z Muszyny pyta, czy Polska jest w stanie odstąpić od węgla w najbliższych latach? Tutaj dotykamy kwestii bezpieczeństwa energetycznego, ale również tego, w jakich technologiach chcielibyśmy produkować energię elektryczną. Z jednej strony, w jakich byśmy chcieli produkować, z drugiej strony, jaki system energetyczny odziedziczyliśmy. Tak się składa, że Polska jest wyjątkowym krajem, jeżeli chodzi o wielkość tych konwencjonalnych, węglowych, gazowych elektrowni. U wszystkich naszych sąsiadów przed 1989 rokiem były budowane inne elektrownie, na przykład elektrownie jądrowe. My mieliśmy ten system bardziej ograniczony. Czas trwania, czas życia takiej elektrowni jest 30, 40, 50 lat. To są bardzo kosztowne instalacje, które funkcjonują i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, ale ich czas stopniowo dobiega końca w momencie, kiedy kończy się żywotność techniczna tych instalacji. Dlatego teraz musimy myśleć o tym, jaki sposób chcemy je zastąpić, jaki system tworzyć po to, żeby tworzyć nowy, zeroemisyjny system energetyczny. Tutaj ogromna rola Ministerstwa Klimatu i również powołanie pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, bo takiego pełnomocnika premier na samym początku tej kadencji rządu powołał i on znalazł się właśnie w Ministerstwie Klimatu, czyli ten rzecznik zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii znajduje się w Ministerstwie Klimatu i będziemy mieli do czynienia ze stopniowym ograniczaniem tego udziału węgla w polskim miksie energetycznym. Mamy pytanie Kaliny z pierwszego liceum ogólnokształcącego z Krakowa. Jakie konkretne działania przeciętny obywatel może podjąć, by polepszyć stan środowiska? Tak jak mówiłem na początku, przemyślmy nasze nawyki. Jeżeli idziecie do sklepu, pomyślcie o tym, żeby nie kupować wszystkiego, tylko napiszcie sobie jakąś listę zakupów. Wtedy będziemy kupować bardziej to, co nam jest naprawdę przydatne, naprawdę niezbędne,
a nie to, co wpadnie w rękę, to, co będzie takim rodzajem niepotrzebnego marnotrawstwa czy konsumpcjonizmu. Kiedy poruszamy się, dbajmy o to, żeby poruszać się jak najbardziej ekologicznymi środkami transportu. Korzystajmy w tym kontekście przede wszystkim z komunikacji publicznej. Jak jedziemy autobusem, jedziemy tramwajem, zużywamy jako społeczeństwo znacznie mniej energii niż wtedy, kiedy pojedyncza osoba, a tak niestety bardzo często bywa, porusza się samochodem. Taki samochód waży ponad 1000 kg i siłą rzeczy to energetycznie naszą planetę i nasz system energetyczny kosztuje dużo więcej. Więc myślmy o tych naszych codziennych gestach, o tej naszej codziennej działalności, o zakupach, o przemieszczaniu się, o wodzie, kiedy możecie na przykład wyłączyć ten kurek z wodą, to zróbcie to. Kiedy możecie wyłączyć ładowarkę z prądu, wyłączcie ją, bo również na tym modzie standby'u wiele urządzeń elektronicznych pobiera w dalszym ciągu prąd. Także jest cała masa takich rzeczy, które przy okazji tego Dnia Ziemi możemy dzisiaj przemyśleć, możemy dzisiaj znowu na nie spoglądnąć innym okiem. I oczywiście w tym kontekście na pewno jesteśmy w wyjątkowym momencie, jesteśmy w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Większość z nas zostaje w domu, zostajemy w domu po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa, ale to jest też okazja, może niechciana, na pewno bardzo byśmy nie chcieli w ten sposób się edukować, ale to jest okazja do tego, żeby pewne nawyki, które teraz będziecie kształtować, żeby je móc przemyśleć, żeby je móc być może, jeżeli chodzi o mniejsze zakupy, jeżeli chodzi o mniejsze potrzeby, wprowadzić w życie. Mam kolejne pytanie, bardzo ważne, ze Śląska, od Maćka z trzeciej szkoły podstawowej. Czym palić, aby nie było tyle smogu? Na pewno bardzo aktualne, bardzo ważne pytanie po zimie. Akurat ta zima była, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo wyjątkowa, ale to jest problem cywilizacyjny, z którym się borykamy. Problem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. I stąd program Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze, który wprowadziliśmy jako rząd, który jest na bezprecedensową skalę właśnie po to, żeby umożliwić wszystkim nam wyjście z tych starych, nieekologicznych pieców na nowe, ekologiczne źródła produkcji energii. Bardzo ważne jest, żebyśmy myśleli przez pryzmat też rosnącej roli energii elektrycznej w produkcji ciepła. Pompy ciepła, które stają się coraz bardziej atrakcyjne, ale również termoizolacja. Popatrzcie, jeżeli mamy nasze domy, często nasze domy były budowane w czasach, kiedy nie było tak dobrej jakości materiałów budowlanych. Stąd ważnym elementem programu Czyste Powietrze jest również dotacja na termoizolację, po to, żebyśmy mogli przebudować nasz dom, ocieplić nasz dom po to, żeby ta konsumpcja z tego źródła, które zostanie energii ciepła, była jak najmniejsza. Bardzo ważne jest, żebyśmy szli w kierunku tych nowych źródeł ciepła i po to, żebyśmy stopniowo ograniczali to zanieczyszczenie powietrza, które jest zmorą w Polsce. Mam bardzo teraz strukturalne, kluczowe pytanie, czy w Polsce powstanie elektrownia atomowa? Pan premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé zapowiedział, że jednym z elementów naszego miksu energetycznego będzie również energia jądrowa. Dlaczego? To jest energia, która jest dostępna 24 godziny na dobę, która jest pewna, która zapewnia stabilne dostawy energii. Dlatego pracujemy w Ministerstwie Klimatu nad ostatnimi już elementami polityki energetycznej Polski, takiego dokumentu, który w perspektywie 2040 roku, czyli najbliższych 20 lat, będzie definiował, jak będziemy chcieli rozwijać źródła produkcji energii elektrycznej w Polsce. Jego integralną częścią, bardzo ważną częścią jest właśnie uruchomienie w Polsce elektrowni atomowych.
chcemy, żeby to źródło było dostępne dla Polaków, dawało nam energię, która, tak jak wspomniałem, jest bezpieczna, ale jest również taka, która jest zeroemisyjną energią, która nie powoduje zanieczyszczenia powietrza i która również jest pewnym bodźcem przemysłowym, bo to są bardzo nowoczesne technologie i mamy dzięki nim szansę również opanować nowe technologie, dać perspektywę miejsc pracy, ciekawych wyzwań, mam nadzieję, dla waszego pokolenia. Mam pytanie od Bartka z Elektryka. Czy w Polsce jest możliwość wybudowania wiatraków produkujących prąd? Już w tym momencie w Polsce funkcjonuje szereg mocy wiatrowych, czyli tych wiatraków popularnie nazywanych, które produkują prąd. Jest ich coraz więcej. Nawet w zeszłym roku Polska była trzecim pod względem inwestycji w moce wiatrowe państwem w Unii Europejskiej. O tym się może nie tak często mówi, ale to właśnie w Polsce mieliśmy tych inwestycji bardzo, bardzo dużo. Mamy już zainstalowanych ponad 6000 MW mocy w wiatrakach. To na skalę całego systemu, który ma 40 kilka tysięcy megawatów, może się nie wydawać dużo, ale kiedy popatrzymy na miesiąc luty, jeszcze zanim był u nas koronawirus, to był bardzo wieczny miesiąc i wtedy 30% energii w Polsce było właśnie zapewnionych z energii wiatrowej, więc bardzo duży udział. Oczywiście to jest sytuacja, która jest bardzo mocno uzależniona od wieczności. W związku z tym musimy mieć ten system zdywersyfikowany, musimy mieć szereg różnych źródeł, ale widzimy, że one produkują prąd, one dostarczają energię dla Polaków. Chcemy jako następny krok w tej polityce energetycznej Polski, o której wam wspomniałem, żebyśmy poszli w kierunku budowania wiatraków już nie na lądzie, ale na Morzu Bałtyckim. Dlaczego? Dlatego, że wiatr na Bałtyku wieje, jak zwrócicie uwagę, wystarczy sobie przypomnieć swoje doświadczenie z plaży czy z wakacji, wieje dużo bardziej, ale też wieje stabilniej. A dla takiego wiatraka bardzo istotne jest, żeby wiatr wiał jak najbardziej w sposób przewidywalny. To jest również ważne ze względu na fakt, że na morzu możemy stworzyć takie wyspy sztuczne, w których te wiatraki nie będą również przeszkadzały, w szczególności jeżeli mamy kwestie migrujących ptaków. Możemy to w odpowiedni sposób zbudować i te turbiny są znacznie większe niż moglibyśmy je postawić na lądzie. Więc polityka energetyczna państwa Polski na 2040 rok przewiduje znaczący rozwój właśnie wiatru na Morzu Bałtyckim. Mam kolejne pytanie. Czy za 10 lat, w nawiasie, przy takim rozwoju, w cudzysłowie, ocieplenia klimatu, może nie być śniegu? Pyta Natalia z pierwszej szkoły podstawowej w Krzymowie. No, Natalio, mieliśmy tę zimę, która była zupełnie zimą wyjątkową. Oczywiście zależy gdzie, ale w centrum Polski, w Warszawie, za wyjątkiem kilku momentów praktycznie nie było opadów śniegu. Mieliśmy nie tylko święta Bożego Narodzenia już po raz kolejny bez śniegu, ale i praktycznie, ale styczeń, luty również. Więc mamy do czynienia niewątpliwie z trendem i mamy coraz większe, rosnące temperatury, ale też zmieniające się reguły, jeżeli chodzi o opady. Mamy coraz więcej opadów intensywnych albo rosnące okresy, kiedy tych opadów jest bardzo mało. I teraz niestety jesteśmy w tym momencie, kiedy ani śniegu, ani deszczu w trakcie tej zimy nie było wystarczająco. Dzień dobry. Czy kiedyś zabraknie energii? Pyta Wiktoria
z 5 szkoły podstawowej w Szremie. Chciałbym powiedzieć, że na pewno jej nigdy nie zabraknie, ale wydaje mi się, że to byłoby trudne do przewidzenia. Życie otwiera przed nami bardzo różne scenariusze. To, co mogę powiedzieć, to to, że teraz nam tej energii nie zabraknie. W trakcie epidemii koronawirusa również w Ministerstwie Klimatu powołaliśmy specjalny zespół zarządzania kryzysowego po to, żeby zabezpieczyć ciągłość dostaw energii elektrycznej, po to, żeby tej energii wystarczyło dla Was, do Waszych domów, do obsługi tych kamer, naszych telefonów, komputerów, ale też przede wszystkim dla służby zdrowia, po to, żeby te respiratory czy kardiomonitory miały pewne 100% zaopatrzenie w energię elektryczną. Więc o to dbamy tutaj w Ministerstwie Klimatu zespołem, który funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to, żeby energii elektrycznej nam nie zabrakło. Ale na przykład inną formą energii jest przecież paliwo. Tego paliwa zużywamy znacznie mniej. Na stacjach benzynowych po wejściu w życie tych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa spadło zapotrzebowanie na paliwo o praktycznie 50%. Połowę mniej jeździmy niż jeździliśmy przed wirusem. To oczywiście widać na naszych drogach, ale to również nie jest powód do tego, żebyśmy mieli obawiać się braku paliwa. Tego paliwa jest, jest go wystarczająco i na pewno w najbliższej przyszłości nam go nie zabraknie. Natomiast jak ta sytuacja na świecie będzie się ewoluowała, będzie bardzo mocno zależało od Was, jak my będziemy czerpać z zasobów planety, jakie będziemy technologie budować, jak będziemy dbać z jednej strony o planetę, z drugiej strony o ciągłość dostaw, po to, żeby ten cały system zapewniał cywilizacji, zapewniał nam, Wam taką energię, jakiej chcemy i taką, ile chcemy. Mamy pytanie od Katarzyny z pierwszego liceum ogólnokształcącego ze Swarzędza. Jakie są Pana plany na osiągnięcie neutralności klimatycznej w jak najszybszym okresie? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest nieco bardziej techniczne. Pozwólcie, że po pierwsze dwa słowa, co rozumiemy przez pojęcie neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna to jest taki stan, w którym emitujemy jako energetyka, jako transport, jako przemysł tyle emisji gazów cieplarnianych, ile jesteśmy w stanie pochłonąć. I teraz emituje działalność człowieka, natomiast pochłaniamy ten dwutlenek węgla w lasach, pochłaniamy go w wodach. W związku z tym musimy dbać o to, żeby było jak najwięcej sadzonych lasów, bo ten las może zdejmować niejako z atmosfery nadmiar tego dwutlenku węgla, który jest emitowany w związku ze spalaniem paliw kopalnych. Ale oczywiście bardzo ważna również rola oceanów. Nie chcemy, żeby oceany były zakwaszane. Wtedy, kiedy one się zakwaszają, ogranicza się ich zdolność absorpcji tych gazów cieplarnianych, więc mamy bardzo dużo do zrobienia po stronie absorpcji, mamy bardzo dużo do zrobienia, jeszcze więcej po stronie redukcji emisji, bo tu tkwi bardzo duży potencjał. Więc osiągnięcie tej neutralności klimatycznej to jest proces, który wymaga z jednej strony redukcji emisji powodowanych przez człowieka, z drugiej strony zwiększenie możliwości absorpcji. I Polska jest krajem, która wspólnie z państwami całego świata podpisała porozumienie paryskie, gdzie właśnie deklarujemy, że chcemy dojść do neutralności klimatycznej i teraz dyskutujemy w jaki sposób, w jakim tempie, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo różne uwarunkowania. Są kraje takie jak Francja, w której jest bardzo duża produkcja energii elektrycznej z elektrowni jądrowych, które nie emitują gazów cieplarnianych, są inne kraje, które nie miały takiej sytuacji, które mają większą ilość tej energii, która jest produkowana ze źródeł konwencjonalnych. To jest przypadek Polski. I w związku z tym, myśląc o tym, ile, jak szybko jesteśmy w stanie dochodzić do tej neutralności klimatycznej, bierzemy pod uwagę też ten punkt startu, który do nas przyszedł po prostu z przeszłości.
Jakie środki podjęło nasze państwo, aby ratować Biebrzański Park Narodowy, pyta Dawid z pierwszego LO w Nowym Targu. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo aktualne i zresztą jest pytaniem, które od ranka dzisiejszego mi towarzyszy. Jesteśmy w kontakcie z moimi kolegami, panem ministrem Wosiem, panem prezesem Woźnym, ale również z komendantem Straży Pożarnej. I pod auspicjami pana premiera będziemy na ten temat dzisiaj po południu omawiać tą sytuację, która jest wyjątkowa. Biebrzański Park Narodowy płonie. Musimy tutaj podjąć jak najszybsze działania. One są podejmowane przez strażaków, którzy walczą, żeby ten pożar opanować, a my będziemy dostarczać im dodatkowych środków, dostarczać im dodatkowych zasobów po to, żeby jak najszybciej ten park uratować. Mamy bardzo konkretne pytanie. Adam z Jastrzębia Zdroju, 15 szkoła podstawowa, pyta, jak zachęcić sąsiada, aby zmienił piec na ekologiczny? Strasznie kopci z komina i tutaj jest taka zmartwiona buźka, odwrócony uśmiech. To jest plaga i z tą plagą musimy sobie wspólnie radzić. Jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, że ktoś pali w kominie, w swoim piecu takimi materiałami, którymi nie powinien palić. Niestety to się zdarza. Bardzo proszę, są do tego służby, jest Straż Miejska, jest Inspektorat Ochrony Środowiska. Bardzo ważne, żeby oni mieli taki sygnał. Oni dysponują aparaturą, która pozwala mierzyć na wylocie z komina, czym jest palone w tym piecu. Jeżeli z jakichś powodów nie są przestrzegane normy u sąsiada, to wtedy Inspekcja Ochrony Środowiska i Straż Pożarna i Straż Miejska mają prawo zareagować, łącznie z tym, że mogą ukarać mandatem. Więc to są oczywiście pierwsze kroki, natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy też wspólnie się edukowali, wspólnie tłumaczyli, że jeżeli jeden z nas będzie kopcił z tego nieekologicznego pieca, jeżeli nie daj Boże będzie tam spalał jakieś odpady, to wtedy wszyscy będziemy z tego powodu cierpieć, bo to idzie do atmosfery, do powietrza dla nas wszystkich. To powoduje na przykład więcej chorób układu krążenia, to powoduje więcej systemów, więcej chorób układu oddechowego. To są bardzo poważne schorzenia, które są spowodowane często tymi substancjami rakotwórczymi, które są wprowadzane przez te kominy z nieekologicznych pieców albo z rzeczy, które nie powinny się w tych piecach znajdować. Bardzo ważne, tłumaczmy sobie to, omawiajmy to, rozmawiajcie z waszymi sąsiadami, tłumaczcie im, że wasze zdrowie jest w ich rękach. I mówcie im również o tym, że są programy naprawdę bardzo rozbudowane. Program Czyste Powietrze. Od samego początku, kiedy przyszedłem do Ministerstwa Klimatu, podjąłem decyzję o tym, żeby ten program uprościć. On będzie do dyspozycji w wersji elektronicznej. Ten wniosek zajmie bardzo mało czasu, żeby go wypełnić. Będzie bardzo przyjazny dla użytkownika i daje rzeczywiste środki na to, żeby termomodernizować dom i wymienić piec na ekologiczny. Bardzo proszę w takiej sytuacji idźcie do sąsiada i powiedzcie mu, że może skorzystać z programu Czyste Powietrze. Mam kolejne pytanie. Czy Polska jest w stanie całkowicie zastąpić węgiel źródłami odnawialnymi? Bardzo dobre pytanie, bardzo ważne pytanie, takie, które nas sytuuje w długiej perspektywie czasowej, dlatego że budowanie tego systemu zeroemisyjnego opartego o źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika, wiatr na morzu, ale również energetyka jądrowa trwa. Chcemy ten system budować jak najszybciej, chcemy również zachęcać i mobilizować do tego, żeby on powstawał w naszych domach, tak? Na naszych oczach budują się te panele fotowoltaiczne na dachach, ale to jest proces, który trwa.
I to są źródła, które są za wyjątkiem energetyki jądrowej uwarunkowane możliwościami pogodowymi. Wtedy, kiedy wieje wiatr, wtedy, kiedy świeci słońce, działa panel fotowoltaiczny, działa wiatrak. Natomiast wtedy, kiedy to nie ma miejsca, uzupełniamy, musimy w jakiś sposób uzupełniać produkcję energii elektrycznej. Czekamy na to, aż będą pojawiały się wielkogabarytowe magazyny energii, ale na dzisiaj te magazyny nie są takiej skali, nie są tak efektywne kosztowo, żeby zapewnić to, tą komplementarność z odnawialnymi źródłami energii. Stąd system konwencjonalny, który trwa i który musi działać we współpracy z tym nowym zeroemisyjnym systemem, który jest nabudowywany. I w miarę jak te oba procesy będą postępować, to będziemy coraz większą część, coraz większy udział naszej energii czerpali ze źródeł, które będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na nasze środowisko i nasz klimat. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym jeszcze zachęcić Was na zakończenie tego wideoczatu do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Dzisiaj w Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia, uruchamiamy nabory do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Chciałbym, żeby jak największa ilość kandydatur się pojawiła. Chcielibyśmy, żeby ta rada mogła wesprzeć ministra klimatu w tych działaniach, o których w tym momencie sobie rozmawialiśmy, w tej naszej wspólnej drodze do czystszej planety i do ochrony klimatu. Zachęcam zatem do kandydowania do Młodzieżowej Rady Klimatycznej i bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział w dzisiejszym wideoczacie i pozdrawiam Was. Jednolitego systemu segregacji odpadów. Pomyśl o surowcu w podziale. Ja ratuję plastik i metale. Tu odkładać papier trzeba. Dzięki temu chronimy drzewa. Szkła, zbieranie, oszczędzać zasoby ma za zadanie. Odpady biodegradowalne to żyzna gleba. A zmieszanych odzyskać się już nie da. Piątka za segregację! Segregowanie ma sens. Dowiedz się więcej na nasześmieci.pl. Czyste powietrze to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska jak do domu. Nie pozwól, żeby twój dom zniszczył jej dzieło. Ponad 90% zanieczyszczeń trafiających do atmosfery pochodzi z domów jednorodzinnych. Zadbaj o swój kawałek nieba. Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór. Idzie czy nie idzie? Idzie, idzie, idzie. I to jeszcze z córeczką. Jak słodko. Odchodzi do blatu. Pyta butelkę. Plastikowo. Jest pusta. Posegreguje czy zmarnuje? Oj. Nie. Ej, patrzcie. Tylko zgnieć, zanim wrzucisz do żółtego. Każda posegregowana butelka zwiększa szanse na czyste środowisko. Piątka za segregację. Segregowanie ma sens.
Dzień dobry, ja nazywam się Szymon Chałupka i cieszę się bardzo, że możemy się dzisiaj spotkać w takich specyficznych okolicznościach, ale wierzę, że wszystkie takie właśnie rzeczy, których nie możemy przewidzieć, dają nam nowe doświadczenia i będziemy mocniejsi w przyszłości, a szukanie jakichś takich nowych doświadczeń w życiu to jest całkiem fajna i ciekawa sprawa. Ja sobie pozwolę przedstawić się na samym początku. Szymon Chałupka buduje największy w Polsce kanał. Filmujemy na YouTubie, jeżeli chodzi o naukę, na naukę o robieniu filmów. A sam jakby zajmuję się tworzeniem filmów już od ponad 7 lat. Buduję całe swoje doświadczenie, całą swoją wiedzę w oparciu o praktykę. No i staram się dzielić tą wiedzą od ponad 3 lat już na YouTubie zupełnie za darmo, więc gdzieś tam zachęcam do tego, jeżeli zainteresujecie się tematem. Budowanie filmów dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ za pomocą filmu możemy opowiadać ciekawe historie, niesamowite. Możemy je utrwalić i możemy zadbać o to, żeby ten film przetrwał i możemy do tych chwil wracać. Tych chwil możemy utrwalać dzisiaj bardzo dużo, ponieważ mamy dostęp do technologii przeróżnej, aparaty, kamery, ale też przede wszystkim telefony z funkcją zapisu nagrań. I to powoduje, że czasem niektórzy z was chcieliby czegoś więcej. W sensie macie ten telefon, czasem robicie jakieś rzeczy, chcielibyście robić coś ambitniej. Macie być może jakąś wymyśloną historię, ale nie do końca zdajecie sobie sprawę z tego, jak za pomocą tego telefonu możecie zrealizować ten film. Więc ja dzisiaj będę starał się bardziej skupiać na przekazaniu takiej wam wiedzy, którą możecie wykorzystać już teraz, biorąc swój telefon i możecie działać. Bardzo jest ważne to, żeby nauczyć się różnych formatów. Dlaczego? Ponieważ my możemy wymyślić sobie jakąś historię, ale musimy też wiedzieć, że ta historia powinna być umiejscowiona w jakimś formacie. Dlatego musimy wiedzieć, czy w tym naszym filmie ma występować sam na przykład obraz połączony z jakąś muzyką. Tutaj możemy wzorować się chociażby na teledyska, w sensie stworzyć jakiś teledysk, bo to jest jedna z takich form audiowizualnych, z których możemy korzystać. Teledyski mają to do siebie, że dają nam absolutną dowolność, jeżeli chodzi o realizację, ponieważ jakby my realizujemy coś pod muzykę jakiegoś artysty i nie musimy skupiać się chociażby na dialogach pomiędzy postacią, czy czasem monologach postaci. Pokazujemy stricte obraz, który opowiada jakąś tam historię. No i to też powoduje, że jeżeli nie możemy czegoś powiedzieć w scenie, która trwa na przykład 10 sekund, a nasz odbiorca jedyne co widzi to rozmawiającą parę i on nie słyszy, nie wie o czym oni mówią, to też powoduje, że zaczyna nam się robić gorąco w cudzysłowie i musimy zadbać o to, żeby ten nasz widz to wszystko zrozumiał, więc teledyski nie są też najłatwiejszą formą do realizacji. Możemy też realizować filmy oczywiście za pomocą obrazu, wizji połączonej z dźwiękiem z mikrofonów. Pamiętajcie, że nawet niektórzy mówią, ja też zaryzykuję tym stwierdzeniem, że to jest bardzo ważne, żeby dźwięk nawet był lepszy w cudzysłowie, bo lepszy oznacza bardzo wiele rzeczy, ale żeby przede wszystkim było słychać rozmowy bohaterów, żeby przede wszystkim było słychać wyselekcjonowane dźwięki, które my chcemy, żeby było słychać, a nie tak, że czasem zdarza się, że słychać jakby jakieś otoczenie, które nie wpływa na żadną emocję i nic nie mówi naszemu odbiorcy, a nie słychać chociażby ludzi, którzy rozmawiają, tak, to będzie bardziej denerwowało, więc warto też o to zadbać i spróbować jakiś tam dorwać mikrofon zewnętrzny, który sobie wepniecie w swój sprzęt, bo tak jak mówię, fonia, czyli to, co słyszymy, jest bardzo, bardzo istotną częścią filmu, jest nawet momentami ważniejsza niż wizja. Wprowadzę tutaj, słuchajcie, dwa pojęcia, które warto jest znać. A-roll i B-roll. Możemy to w zasadzie przetłumaczyć na język polski, czyli
w naszym slangu mówimy na to setki. Setki robimy w momencie, kiedy nagrywamy osobę, która się wypowiada. Bardzo często możecie zauważyć to w jakichś dokumentalnych formatach. Są przeróżne dokumentalne filmy, które coś dokumentują i one właśnie są zlepkiem tak zwanych takich setek, A-roli, połączonych z przebitkami, czyli B-rolami. Jeżeli gdzieś tam teraz śledzicie mocniej trendy, jeżeli chodzi o robienie filmów, przynajmniej na YouTubie, to powstało w ogóle jakby osobny taki format, osobne takie zagadnienie, właśnie jak B-roll, czyli ludzie potrafią przez 2, 2,5 minuty, przez 3 minuty maksymalnie skupiać się tylko jakby na tych przebitkach, łączą różne przebitki, opowiadając też przeróżne historie i jakby tam skupiają się na tej maksymalnie wizualnej części, żeby przejścia pomiędzy ujęciami były bardzo płynne, często dodają coś w programie, więc warto, myślę, zainteresować się tym tematem. Niemniej jednak, dlaczego to jest istotne, żeby w ogóle odróżniać A-roll od B-roll? Ponieważ to jest taka podstawa budowania filmów, które są oparte, powiedzmy, o te wypowiedzi i jakieś tam przebitki. Wypowiedź, czyli ta setka A-roll, ma przekazywać jakby jakąkolwiek narrację, a B-roll ma tą narrację podkreślać. Dla przykładu, jeżeli ja opowiadam o zielonej trawie, to warto by było podczas opowiadania o tej zielonej trawie przez na przykład 35 sekund pokazać, jak ona wygląda, w jakim ona jest otoczeniu, jakiej jest wysokości i spróbować jak najlepiej ją ująć. Za pomocą różnych narzędzi i różnej wiedzy będziemy mogli pokazywać te takie przebitki lepiej lub gorzej. Jaka to będzie wiedza? No to posłuchajcie. Więc zacznijmy, słuchajcie, od zasady 180 stopni. To jest bardzo istotna zasada, która jest od samego początku, że tak powiem, kina stosowana. Stosujemy tą zasadę zawsze w tych sytuacjach, kiedy pokazujemy dialog pomiędzy dwoma osobami, co najmniej pomiędzy dwoma osobami. Jeżeli pokazujemy jedną osobę, to nie musimy aż tak bardzo skupiać się na zasadzie 180 stopni. Jeszcze przed tymi wszystkimi zasadami pamiętajcie, że zasady musicie znać, ale nie oznacza w filmie przynajmniej, że musicie je zawsze z nich jakby korzystać. Możemy czasem je świadomie możemy się tych zasad pozbyć, możemy je świadomie złamać po to, żeby być może na przykład wywrzeć jakąś negatywną emocję u naszego widza. I zasadą 180 stopni właśnie tak jest, że jeżeli nieświadomie ją złamiecie, to wprowadzicie swojego widza w zakłopotanie i nie będzie widział, co się stanęło w tym momencie. Więc pokrótce, zasada 180 stopni polega na tym, że musicie wyobrazić sobie teraz taką niewidzialną ścianę. Ta ściana znajduje się, powiedzmy, zaraz za moimi barkami. Ona występuje tutaj. Jeżeli pokazujemy jakąkolwiek scenę, gdzie mamy dwie osoby i te dwie osoby rozmawiają ze sobą, co najmniej dwie osoby, to zasada ta mówi nam o tym, żeby tej niewidocznej ściany, żeby za tą ścianę nie umiejscowić przypadkiem kamery. Czyli wszystkie ujęcia, które będziemy pokazywać, powinny dziać się po jednej stronie tej ściany. Czyli mógłbym umiejscowić kamerę tutaj, ta, która mnie teraz nagrywa, mógłbym umiejscowić ją tutaj, mógłbym umiejscowić ją tutaj, ale gdybym przeszedł za tą drugą stronę tej niewidzialnej ściany, to niestety złamałbym tą zasadę. Co to spowoduje? Spowoduje to u naszego widza, że jeżeli będziemy przebijać obraz na przykład z tej kamery na drugą kamerę, to on będzie zdezorientowany, ponieważ tło nie będzie się mu zgadzało. Czyli najnormalniej na świecie nie będzie wiedział, nasz widz, w sensie czy nasz bohater jest dalej w tym samym miejscu, w którym był, czy on już zmienił to miejsce i nie będzie nasza podświadomość w stanie tego zidentyfikować tak naprawdę. Więc warto jest o tym pamiętać, żeby tej zasady na samych początkach nie łamać.
A kiedy ją łamiemy? No łamiemy ją wtedy, kiedy właśnie chcemy wywrzeć jakieś takie dziwne wrażenie w naszym widzu. Czyli na przykład, nie wiem, mamy jakiś dialog i ten dialog potoczył się, powiedzmy, fatalnie, jest jakaś kłótnia i w pewnym momencie na przykład świadomie przebijamy te dwa obrazki, czyli z jednej kamery przerzucamy obraz na drugą, która jest już przebiła tą oś 180 stopni, w sensie tą zasadę już złamaliśmy, po to, żeby naszego widza właśnie wprowadzić z jakąś taką dezorientację. Bardzo istotna zasada. Kolejna zasada, bardzo prosta, to zasada trójpodziału obrazu, czyli dzielimy sobie nasz obraz na takie trzy segmenty, po 33% każdy i tak naprawdę umiejscowimy naszą postać w tak zwanych mocnych punktach. Te punkty teraz wyświetlają się na ekranie. Generalnie dążymy do tego, żeby jeżeli na przykład nagrywamy jakąkolwiek głowę, jakąś tam postać, jakąś twarz, to żeby umiejscowić ją właśnie gdzieś na tych mocnych punktach, ponieważ jakby nasze ludzkie oko, jeżeli gdzieś tam pokazujemy postać, nie korzystając z innych zasad kompozycyjnych, to nasze ludzkie oko nie za bardzo lubi te ujęcia, kiedy mamy postać w środku. Więc warto jest tą postać troszeczkę przesunąć na prawą bądź lewą część kadru i starać się tego trzymać. No i właśnie mówiłem przed chwilą o kompozycji obrazu. Taką podstawową zasadą komponowania obrazu, czyli jakby stworzenia odpowiedniego kadru, żeby on coś przenosił, to są tak zwane linie wiodące. Linie wiodące, pokrótce, to są takie linie, które w kadrze od razu widać i które mają spowodować, żeby ten kadr nie był płaski, żeby on nas gdzieś tam nas wciągał. Ja zawsze podaję taki najbardziej prosty przykład, czyli przykład, że możemy na przykład stworzyć ujęcie na tory kolejowe, na przykład od boku i będzie wtedy bardzo płasko, ale jeżeli przejdziemy troszeczkę bardziej pod kąt i będziemy filmować tory jakby wzdłuż, pokażemy jakby jakąś taką przestrzeń, to właśnie to są te linie wiodące, bo one z automatu się nam wytworzą w kadrze. Generalnie, żeby zrozumieć jak najbardziej tą zasadę i starać się tych linii wiodących szukać, dobry jakby kadr z taką linią wiodącą to będzie zawsze taki kadr, w który będziecie mogli wpisać sobie trójkąt. Spróbujcie poszukać jakichś takich ujęć, spróbujcie zrobić coś typowo na płasko, przesuńcie się troszeczkę bardziej pod kąt i zaraz z automatu zaczniecie zauważać, że powstają nam te linie wiodące, to będzie już naprawdę ok. Następną bardzo ważną sprawą to będzie pozycja kamery względem linii oczu. Tutaj rozróżniamy jakby trzy pozycje. Pierwsza to będzie kamera umiejscowiona nad linią oczu naszego bohatera. Sorry, ale mi tutaj zawiewa. Wtedy pokazujemy naszego bohatera w świetle, w sensie pokazujemy naszego bohatera, że jest troszeczkę gorszy od naszego widza, czyli nasz widz może sobie pomyśleć, że ta osoba jest troszeczkę słabsza. Warto pokazywać jakieś charaktery, które po prostu są gdzieś tam słabsze emocjonalnie w waszym filmie, albo które zostały przez coś skrzywdzone, właśnie delikatnie umiejscowić tą kamerę wyżej. Wtedy ta postać troszeczkę nam się zmniejsza, no i my też jakby patrzymy na nią bardziej z góry. Kolejne umiejscowienie będzie na linii oczu. To jest takie bardzo normalne, bardzo neutralne umiejscowienie, więc jeżeli nie chcecie, że tak powiem, używać tej metody do podkreślenia emocji w waszym filmie, no to umiejscowienie tej kamery powinno być na linii oczu. Ostatnie, jak się pewnie domyślacie, to będzie umiejscowienie tej kamery pod linią oczu. Wtedy wywyższamy naszą postać, naszego bohatera najnormalniej na świecie. Czyli jeżeli mamy jakąś postać, która jest, nie wiem, władcza, ma taką cechę charakteru w waszym filmie, że ktoś jest władczy, albo po prostu jest, nie wiem, bardzo ważny, bardzo istotny, to możemy właśnie podbić go, umiejscowimy wtedy tą kamerę poniżej jego linii oczu. No i teraz słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby starać się jednak w tym, no nie ukrywajmy się, jakby dwuwymiarowym obrazku, szukać brył 3D, po to, żeby ten obraz był ciekawszy.
jest takie pojęcie, z którym być może się spotkacie, czyli tak zwany płaski obraz, to my właśnie staramy raczej się szukać jakiejś trójwymiarowości w naszym kadrze. Pomoże nam oczywiście pomogą nam te linie wiodące, pomoże nam chociażby zasada tego trójpodziału, ale też bardzo ważną częścią będzie tak zwana głębia. Głębi, bardzo ciężko będzie wam głębię obrazu uzyskać za pomocą telefonów, chyba że wasz telefon zbliżycie do jakiegoś elementu, no ale nie jesteśmy w stanie pociągnąć całego filmu, robiąc wszystko w takim planie detalicznym. O planach będę mówił za chwilę. Więc jeżeli macie tylko możliwość dołożenia jakiejkolwiek optyki, chociażby do waszego telefonu, są jakieś takie modyfikacje, a najlepiej, żebyście po prostu mieli sprzęt z wymienną optyką, to wtedy będziecie minimalnie chociaż w stanie zapewnić sobie głębię ostrości. Głębia ostrości oczywiście jest uzależniona od wielu rzeczy związanych jakby z samą konstrukcją obiektywu. Ja teraz skupię się na samej roli głębi w opowiadaniu historii obrazem. Przede wszystkim będzie to odcięcie elementów od tła, będzie to spełniało taką funkcję, żeby zwrócić uwagę naszego widza na to, na co chcemy zwrócić uwagę. Jeżeli mamy na stoliku rozsypane dużo elementów, a my chcemy pokazać jeden z tych elementów, to właśnie za pomocą głębi ostrości będziemy odcinać ten jeden element od całej reszty. No i właśnie mówiłem o tym szukaniu brył. Za pomocą głębi możemy też te bryły pokazywać. Wyobraźcie sobie ujęcie na jakąkolwiek twarz. Jeżeli nie skorzystamy z głębi ostrości, to ta twarz prawdopodobnie będzie dosyć płaska. Niemniej jednak, jeżeli dorzucimy tą głębię ostrości, to przez to, że gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna ta twarz nam się rozmywać, to nasze ludzkie oko interpretuje to już w sposób taki, że widzi jakąś taką bryłę, ponieważ jest w stanie oszacować, gdzie mniej więcej są jakieś załamania i tak dalej. No i teraz przejdę do takiego szybkiego omówienia planów, które musicie znać. Zacznę od takich najbliższych planów, które nazywamy detalami. No i tak naprawdę za pomocą detalu możemy pokazać to, co dla naszego widza nie jest do końca widoczne bardzo często w szerszych planach. Więc po prostu pokazujemy tym, chociażby nie wiem, jeżeli ktoś czyta książkę, to pokazujemy być może nazwę tej książki, jeżeli na przykład bierze ją z półki, jeżeli to jest istotne, albo jeżeli przewraca już później kartki, to pokazujemy na detalu bliżej te kartki, żeby podkreślić na przykład, że jest tych kartek dużo, albo właśnie w drugą stronę, żeby podkreślić, że tych kartek jest mało. Następny plan możemy nazwać zbliżeniem. Będzie to taki plan, gdzie twarz naszego bohatera będzie szczelnie wypełniała ten kadr od góry do dołu. Tym kadrem pokazujemy najczęściej emocje na twarzy naszego bohatera, jakieś detale, które dzieją się na twarzy i właśnie możemy w fajny sposób połączyć te dwa ujęcia, gdzie mamy plan ze zbliżeniem, gdzie widać, jak na przykład komuś chodzi tak zwana powieka i możemy przebić to na detal, żeby podkreślić, żeby pokazać, jak na przykład nasza postać jest zdenerwowana, bo na przykład dowiedziała się, że nie ma jej ulubionego soku marchwiowego w sklepie. Półzbliżenie to jest ważne w przypadku realizacji ujęć A-roll, tak zwanych setek, o których już powinniście coś wiedzieć. Pokazujemy postać tak naprawdę od głowy do mniej więcej linii piersi, albo delikatnie pod piersiami, albo delikatnie nad. To jest bardzo takie umowne. To jest takie podstawowe ujęcie do pokazywania dosyć neutralnie naszej postaci i też starajcie się w taki sposób z niego korzystać. Plan średni będzie troszeczkę szerszy od pół zbliżenia. Te dwa ujęcia bardzo fajnie działają, jeżeli chcemy na przykład zadbać o to, żeby nasza wypowiedź była płynna, to możemy w bardzo prosty sposób, tak jak ja cały czas gdzieś tutaj w tym materiale, przybliżać w momencie, kiedy na przykład nasza postać gdzieś tam mówi, zatnie się, popełnia jakiś błąd, zaczyna jakby dalej gdzieś ciągnąć myśl, my chcemy to ukryć, to kryjemy właśnie tnąc te ujęcie i robiąc przeskok na przykład z tego planu średniego na pół zbliżenia. Następnie mamy tak zwany plan amerykański. Generalnie w tym planie pokazujemy osoby do kolan. Bardzo często wykorzystujemy te ujęcie, gdy chcemy pokazać na przykład grupę osób, która ze sobą rozmawia i w taki sposób też wam polecam z tego planu korzystać. Następnie mamy plan ogólny i pełny. To będą takie plany, ja nazywam informacyjne. Za pomocą tych planów będziemy pokazywać różne emocje, informacje dla naszego odbiorcy, czyli gdzie postacie się znajdują, czy w jakiejś dużej przestrzeni, a właśnie może w troszeczkę mniejszej przestrzeni, czy ta przestrzeń jest w ogóle istotna, jak ona wygląda, po prostu żeby nasz widz wiedział, w jakiej przestrzeni w ogóle to wszystko jakby się odbywa.
No i ostatni plan to będzie plan tak zwany Total, pokazujący już bardzo szeroko. To jest taki plan, który w pewnym momencie może wywołać takie zakłopotanie, ponieważ ilość szczegółów jest ogromna. W sensie pokazujemy coś tak szeroko, że nasz widz może widzieć wiele rzeczy i nad wieloma rzeczami się zastanawiać, biorąc pod uwagę, że może będziecie pokazywać to jakiś tam dłuższy czas. Więc warto tak dosyć bezpiecznie podchodzić do tego ujęcia, żeby też nie przesadzić. No i słuchajcie, jeżeli jakby zastosujecie się do tych wszystkich zasad, jeżeli je poznacie i świadomie będziecie z nich korzystać, to gwarantuję wam, że wasze filmy będą zrozumiałe, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby o te filmy jednak zadbać, żeby wasz widz je zrozumiał i żeby wiedział, co w tych filmach się w ogóle dzieje i za pomocą właśnie tych chociażby planów, czy za pomocą tych podstawowych zasad zapewniam was, że będziecie w stanie w ogóle dostarczyć tą historię waszemu widzowi w sposób komfortowy. Dziękuję. Dziękuję za to, że byliście. Wierzę, że ta wiedza jest dla was przydatna. Jeżeli chcecie rozwijać się bardziej, to zapraszam do mnie na kanał Filmujemy. No i co? Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.